Witam, nazywam się Tracy. Jestem jedną z pielęgniarek z podstawowej opieki zdrowotnej w West Beach i chciałabym poświęcić kilka minut na rozmowę z Państwem na temat szczepień dziecięcych. Wszystkie usługi, którym się dzisiaj przyjrzymy, są dostępne w naszych ośrodkach w West Beach i okolicach. Szczepienia to najbezpieczniejszy sposób ochrony naszych dzieci, rodzin i społeczności przed chorobami, którym można zapobiegać. Szczepienia są bezpieczne, a zanim zostaną wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej, przechodzą rygorystyczne testy, aby upewnić się, że są bezpieczne i skuteczne. Ryzyko niezaszczepienia wzrasta. Tutaj w Wielkiej Brytanii niestety straciliśmy status osoby wolnej od odry z powodu znacznej liczby przypadków w wyniku niskiego poziomu szczepień. Jako rodzice naturalnie martwimy się skutkami ubocznymi szczepień. Większość działań niepożądanych jest bardzo łagodna, a pielęgniarka będzie w stanie omówić z Państwem wszystkie częste skutki uboczne każdej szczepionki, jak radzić sobie z nimi w domu i kiedy zgłosić się na konsultację. Mamy wielu rodziców, którzy pytają nas o kwestie związane z wielokrotnymi szczepieniami naraz, ponieważ obawiają się przeciążenia układu odpornościowego dziecka. Harmonogram został zaprojektowany tak, aby szczepienia były podawane razem lub w ustalonych odstępach czasu, aby uniknąć narażenia dzieci na ryzyko zarażenia chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, takimi jak odra, o której już mówiliśmy. Rodzice od czasu do czasu pytają nas, czy istnieje związek między szczepionkami a autyzmem, ze względu na informacje, które otrzymali od przyjaciół i rodziny lub które widzieli w internecie. Chcielibyśmy zapewnić, że nie ma między nimi żadnego związku i było potwierdzone wiele badań, które pomijały jakikolwiek związek między nimi. Ten film jest tylko krótkim wglądem w szczepienie naszych dzieci przeciwko chorobom, którym można zapobiegać. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z wielu przydatnych i wiarygodnych źródeł, takich jak strona internetowa NHS i WHO. Tutaj, w podstawowej opiece zdrowotnej, jest również wielu specjalistów, z którymi możesz się skontaktować przez wizytę w sprawie szczepień, na przykład pielęgniarka środowiskowa i pielęgniarki, które są wykwalifikowane, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub obawy, które możesz mieć. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szczepień dziecięcych, odwiedź poniższą stronę internetową lub skontaktuj się z lokalną przychodnią.